dotarliśmy już na miejsce. Jak widzicie, zdążyliśmy się rozłożyć. Pięknie jest. Jesteśmy nad rzeką Elba. No i te chmurki takie są. Teraz akurat zaszło słońce, ale ale co jakiś czas też nas to wychodzi. Naprawdę jest grzyby i tak grzeje. Ale fajnie. Tak raz słoneczko, raz potem taki wiaterek, jest idealnie. Jest super. Można odpocząć. Akurat jest przypływ, więc nie widać tych kamieni, jak jest odpływ. To tak jak tam tutaj widzicie w rogu. Może nie widzicie. Ale tak jak tam, no to widać kamienie. Jest jeszcze ładniej. W czasie przypływu to wszystko jest zakrywane, czyli woda przykrywa. No ale jak, tak jak już powiedziałam, jak jest odpływ, to jest jeszcze piękniej. Wychodzi słoneczko. No cudownie. Idę pobawię się z dziewczynami trochę. Idę odpoczywać. Ujęcie jak odpoczywać. Nie jestem jeszcze. Nie przeszkadzaj. Opata na sobą da. Ja tu zostaję, Wojtek. Ja idę po wodę. Ciężko to cię wyrwać z domu. Tam ciężko wyrwać, Wojtek, ja cały czas wychodzę z domu. Po kosteczki tylko. Ja tu zostaję. Ja się nie ruszam już. Naprawdę. Jeszcze tutaj taki by się przydał grill obok. Ja tu teraz mogę siedzieć, na weekend mogę tu zostać, cały weekend. O, znowu słoneczko wychodzi. Jest super. O. No. O, córka wlewa wodę. Woda. Woda do dołu. Do dołku? Się do dołku. Ja na chwilę sobie... Dodatkowa woda? Dodatkowa! No. Ekstra, teraz wam pokażę. Co to jest? Błoto. Slime. To jest slime z błota. Jestem z błotą. To musisz nalać wody, tak jak Oliwcia. Czy mi też najesz? Czy mi najesz? Naleję. Dobrze, zaraz nalejemy. I będzie zimna. Będzie slime. Będzie śledził. Jak pomysłowo można tutaj się bawić, nie? Hej, widzowie. Hej, widzowie. Musicie wypkować dołek. No. O taki. Potem zaczekać, jak woda się wleje i wygrzebywać wodą ten suchy piasek. I jest taki ala slime. I jest taki ala slime. Też i potem do wyjadejka. Jak nie macie wyjadejka, to możecie
na papkę. Super. Sobie o tak? Idę nalać tutaj tak. Wodę. Super. Idę. Idziemy nalać wodę do drugiego wiaderka, żeby był slime. Oj. No i się słońce na razie schowało. Chmur coraz więcej naszło. Ale to nic, na razie i tak będziemy... Słucham. Już nalewam. Poczekaj. Czy mi się uda jedną ręką? Udało się! Mamy! Proszę! Mamy buty z błota? Błota! Będzie slime z błota. Mamy ta. Ojejku, ale fajnie mi się tu odpoczywa. Aż się nie chce naprawdę wychodzić. Aż się nie chce iść. Ale jeszcze trochę i będziemy się zbierać, no bo tutaj tak trochę nachodzą jednak te ciemne chmury, ale tutaj już nie ma chmur. Jest takie ładne niebo, więc to takie, no wiadomo, przejściowe. Ale i tak, jeszcze posiedzimy trochę sobie jeszcze. Która jest godzina? Jest dopiero po 15, no to jejku, jeszcze można do wieczora, prawie do wieczora siedzieć. Więc myślę jeszcze tak ze 2-3 godzinki góra i będziemy się zbierać. Tak, naleję, już idę. Kto tu tak leży? O, jakaś fokę na brzeg. Patrzcie, na brzeg fokę wylało. Z jeziora foczka. Motorówka. Foczek, nie foka, tylko foczek. Koniec błota, misiu. One by mogły ten zmienić spodenki. No, zmieniamy spodenki, bo macie mokre. Dobrze, że mam na zmianę. Ja, główka pracuje, Wojtek. Główka moja pracuje. Aż się opaliłam nawet. Patrzcie. Mam stopy opalone. No, niby nic, nie? Niby tak człowiek tak posiedzi, trochę pochodzi. Tutaj, tu, tutaj, tam, nie? Ale tutaj fajnie, tutaj się opaliłam, no. Prawie murzynka. Już się zbliża odpływ, bo te kamienie widać. My już powolutku już się zebraliśmy. Boso przez świat, Wojtek. Każdy na boso. Na wyspę, wtedy założymy sobie buciki. Tak, muszą przesunąć nóżki. Jak widać, deszcz nas złapał, ale my mieliśmy ten namiot zapinany, więc się schowaliśmy. I nie było tak źle. Ale fajnie. Jest takie świeże powietrze, nie? Można... Też mam katarek, kochana. Bardziej od alergii mamy. Ale... O, widać, że padało. Ale jest super. Jest przyjemnie, jest cieplutko. Jest ciepło. No i fajnie. Tutaj jeszcze sobie grillują.